Dzisiaj troszeczkę tych modłów jest, proszę Państwa, też więcej. Różnie. Tak, żeby upozorować pewne fakty. Pierwsze podpisanie pokoju z Niemcami miało miejsce 7 maja w Rems, w kwaterze głównej generała Eisenhowera. Tylko. Nie powie tylko, nie ma dykcji, nie ma oddechu, nie ma normalnej mowy, tylko takie tekla taka mówi męska. Tylko. Inno? Przecież to jest nie według standardów ludzkich. Ludzie, studenci, którzy by się chcieli czegoś dowiedzieć, oni by się mogli może i dowiedzieć, ale jeżeli profesor będzie tak mówił, no to przecież to jest męczące, to jest drażniące, to jest też jakiś stres, czyli że nie według standardów ludzkich. Ludzie mają prawo czuć się źle. No to proszę bardzo. A takie coś wszędzie tego tu jest pełno. Gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Dzisiaj mamy już, proszę Państwa, 24 września 2015 roku. Mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy do odczytania, proszę Państwa. Ciekawe artykuły, ciekawe osoby, które już jak nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, no to tworzą nowe gazety, nowe tygodniki, nowe miesięczniki, nowe, bo i tak tego nikt nie czyta, zwłaszcza wiecie Państwo, jak na lotniskach rozdają takie za darmo, to ludzie biorą, bo za darmo, ale potem tego nie czytają. No takie coś, że Niemen w galerii Ney Art Gallery, no to się rzuci w oczy. To się da oglądać, to się rzuca w oczy. Rzuca. Będę przyjmowała prysznic hinduski, proszę Państwa, i zaraz, no już teraz ja drzwi, proszę Państwa, nie otwieram, bo Janek Maciej Witek nie żyje, nie przyjdzie, także no niestety. A diabła, to ja bym tu nie chciała jakiegoś jeszcze kolejnego wpuścić. Także buziaczki, no i jeszcze proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Czy to było tak, że informacja o kapitulacji dotarła do wszystkich walczących Niemców i do wszystkich aliantów? Znaczy, dotarła do wszystkich, ale czasem później, czasem dłużej. Walki z różnym latem, znaczy bardzo, bardzo małe, bo to już jednostki były zawsze odcięte, to już nawet trudno nazwać się pełnoprawnymi walkami, ale starcia zdarzało się, że jeszcze przez parę dni później trwały, bo nie do wszystkich jednostek rozkaz kapitulacji po prostu dotarł. Także one się potem dowiadywały z czasem. Zresztą tutaj to mówimy o paru dniach na froncie Pacyfiku, to rozkaz kapitulacji nie dotarł nawet przez parę ładnych dziesiątek lat. Także i tak u nas było szybko. Czyli byli ci, którzy walczyli, nieświadomi tego, że wojna się już skończyła. Tak. Bardzo, bardzo znany jest przykład japońskiego żołnierza, który walczył na w Indonezji. To był porucznik Hiro Onoda. No on skapitulował dopiero 6 marca 1974 roku. To nie był rekordzista, ale on po prostu nie przyjął do wiadomości, że faktycznie cesarstwo Japonii mogło skapitulować. Uznał to za prowokację aliancką i walczył dalej. A dobrze, a czy nie było takiej sytuacji w takim razie w wojskach niemieckich albo sojuszników Niemiec, że ta kapitulacja nie została przyjęta i ktoś chciał walczyć do końca? Nie wiem, czy jest... Znaczy tak, jest pewnego rodzaju trochę mit, trochę prawda na temat organizacji Werwolf. Tak,
Oni nie przyjedą. Znaczy ta organizacja istniała faktycznie. Oni nie przyjęli do wiadomości, że faktycznie można było skapitulować. Przeprowadzili kilka, no w sumie to już bardziej, biorąc pod uwagę, że to nie były sformalizowane wojska, to raczej były to zamachy. W Alzacji w 1945 roku, bezpośrednio po przemarszu wojsk alianckich, ale to jest, cała ta organizacja jest skrajnie odległa od tego, co się zwykło przedstawiać w literaturze beletrystycznej, bo po prostu kilka grupek, które tam jeszcze bardzo szybko zresztą zostały wyłapane. Nie, generalnie Niemcy w momencie, jeżeli dostali rozkaz, żeby się poddać, to się poddawali. To jest kwestia trochę różnicy ducha. Dla Niemców ważny był rozkaz, dla Japończyków ważna była pewnego rodzaju idea. Oni nie byli w stanie tej przeciwstawić idei rozkazu, w związku z czym zignorowali rozkaz. Wczoraj prezydent Putin powiedział tak: w ciężkich bojach pod Moskwą i Stalingradem, na Łuku Kurskim i nad Dnieprem rozstrzygnęły się losy II wojny światowej. Żelazna wola narodu radzieckiego, jego odwaga i wytrwałość ocaliły Europę przed zniewoleniem. Jak pan, jeśli pan słuchał, to jeśli pan słyszał to przemówienie z okazji święta Dnia Zwycięstwa, to zgadza się pan, podpisuje się pan pod tą wizją, którą przedstawił Władimir Putin. Cisza zapadła. Znaczy, bo to jest pytanie... To nie można się zgodzić. Ale do niczego nas to nie zobowiązuje. Możemy się zgodzić z prezydentem i na przykład nie zgodzić w innych kwestiach. Po prostu czy z punktu widzenia historii, historia by powiedziała, no tak, to jest dokładnie tak to wyglądało. Gdyby... Nie dokładnie. Tak, ale nie dokładnie. To znaczy faktycznie nie można nie docenić wpływu Związku Sowieckiego na wojnę, bo on bardzo duży. No i tutaj po prostu temu zaprzeczyć się nie da. To jak to było później wykorzystywane przez propagandę, czy najpierw sowiecką, czy teraz rosyjską, to jest już inna rzecz. Natomiast ten wkład faktycznie był duży. Faktycznie bitwy na Łuku Kurskim pod Stalingradem, to może bym akurat nie przesadzał, ale były przełomowe. Natomiast w tej wypowiedzi brakuje bardzo ważnego aspektu, który zawsze Rosjanie zdawali się trochę zapominać, czyli wsparcie mocarstw sprzymierzonych, czy to militarne, czy to wywiadowcze, czy to zaopatrzeniowe. Bez tego wsparcia Rosjanie, no, może by sobie poradzili, ale kosztowałoby to ich jeszcze o wiele większe straty. Rosjanie mają tendencję do zapominania o tym, że bardzo, bardzo wiele zawdzięczają aliantom. No, chociażby taki bardzo, bardzo przyziemny przykład, no, osławione Katiusze. Każdy po prostu słyszał o Katiuszach, to jest bardzo charakterystyczne, zresztą więc nic dziwnego. No, Katiusze przez długi, długi czas były montowane na amerykańskich ciężarówkach, bo po prostu one były dostępne. Rosjanie ich za dużo nie mieli. Tego o tym pomijają. Jest to oczywiście zrozumiałe, chcą przedstawić to jako swój własny sukces. Jest to pewne narzędzie propagandowe. No ale to tego właśnie brakuje w tej wypowiedzi. Pewnego uświadomienia sobie, że oni nie zrobili tego mimo wszystko sami. Nie można odmówić żołnierzom radzieckim ducha. Nie można z kolei też zapominać, że w dużej części ten duch był spowodowany nie tylko tą narodową propagandą, którą żołnierzom wpajano, nie tylko ich umiłowaniem ojczyzny, ale także faktem, że no, za nimi o morale dbały dywizje NKWD, które w razie czego no, umacniały, że tak powiem, tą morale cyniczną. Co jeszcze z punktu widzenia zwycięstwa armii radzieckiej było ważne? Cała Polska, tak. Nie zgubanie na kierowku. Katiusza jest bardzo symboliczna, organy Stalina, tak, ale co jeszcze, jeśli chodzi o sprzęt, płynęło z zachodu od aliantów, co było ważne dla żołnierzy radzieckich, bez czego nie mogliby się odbyć amunicja. Moheryczność. Różnie. Bo to też znaczy, właściwie nic nie daje, prawda, takie zdrowaś Mario, jedni mówią zdrowaś Mario, drudzy puszczają te piosenki w tych radiach. Mohery lepsze, mohery gorsze. W kółko te same, że mnie to rozśmiesza, że Wałęsa raz aż się zdenerwował. Wałęsa. To były też inne, ale to była taka najważniejsza. Na
początku wsza amunicję, ale potem w momencie, kiedy już... Gdy nadaje nasze radio, TOK FM Euro, kończy ta ekstra. Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Radio TOK FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. W jaki sposób te mohery z tych stacji FM Warszawa, Polska FM, proszę Państwa, odmawiają różańce? Poprzez pioseneczki puszczają w kółko i te same mało wartościowe bubeczki, czyli koraliki od różańca. Każdy półdiabeł ma swoje metody, nawet w Biblii jest powiedziane, że Bóg ma różne metody działania, różnymi drogami Bóg przemawia do ludzi, za pośrednictwem pisma, za pośrednictwem papirusu, za pośrednictwem welinu. Była pełna zgoda na Zachodzie, że trzeba wspierać jednak system w jakimś sensie totalitarny, tak? No, system, o którym nie sądzono, że jest demokratyczny. Nie chciałem na to patrzeć. Generalnie był pewien konsensus na temat tego, że Sowietów trzeba wesprzeć. Był on czasem dobrowolny, czasem wymuszony. No, w przypadku był on trochę wymuszony. Generał Sikorski, nie miał specjalnego wyboru, aczkolwiek też mógł inaczej rozegrać. Ktoś nie miał wyboru, jemu postawiono ultimatum, że musi wesprzeć. Święta Mary. Churchill, on się zżywał, nie miał nigdy złudzeń co do tego, czym jest komunizm, ale również musiał poprzeć Roosevelt. Nie będę się wyrażał, co uważam, jak on da się... Święta Mary, ty się weź i mówisz. W to, że Józefa Stalina, właśnie późniejszego wujaszka Joe, tak. Trzeba... Wiesiał posłuszny, poszedł do lekarza i ona wszystko powiedziała. Proszę się rozebrać. W różnym stopniu, ale był pewien konsensus, że... Nic tu nie widzę. Ale proszę kupić sobie nowe ubranie, wyrzucić stare, wszystko do śmietnika, ale daleko, daleko. Z niezbyt demokratycznym państwem, czy one powinny mieć na to wpływ, czy też nie. Ale jak rozumiem, duże firmy amerykańskie chyba powinny być zadowolone z tego, że transporty broni jednak szły do nas, czy też nie wysyłano tam sprzęt drugiego sortu, który miał zostać koszy na śmieci. Amerykanie to akurat w tym początkowym okresie wojny to w ogóle nie mieli za dobrego sprzętu, w związku z tym to, co wysyła, to było dosyć standardową amerykańską bronią. Dopiero później ich przemysł ruszył ostro z kopyta i mało, że nadgonił, to jeszcze przegonił generalnie poziom wyposażenia używany przez dotychczas walczące strony. Na początku było to... Nie jestem pewien, na ile robiono to dla pieniędzy, to znaczy oczywiście... Rachunek finansowy był dla tych przedsiębiorców ważny, ale generalnie raczej to rząd amerykański płacił za te dostawy, za ten sprzęt, a nie Rosja bezpośrednio. Także oni może nie tyle zdawali sobie sprawę, co raczej, znaczy trochę nie zdawali sobie sprawy, trochę ich to interesowało, kto właściwie za to płaci. Oni przykładali rękę do ogólnie wysiłku wojennego. Kto będzie dokładnie bezpośrednio z tego korzystał, to się interesowało mniej. Oni czuli, że spełniają ten swój obowiązek, właśnie wspierając strony walczące z Hitlerem, produkując sprzęt, który do tego służy i w ten sposób pomagają ludziom w Europie. A to jest interesujące, z takiej właśnie perspektywy gospodarczej ktoś może zadać pytanie, a czy umowy podpisywane pomiędzy aliantami, głównie Stanami Zjednoczonymi, a Rosją, zakładały, że Rosjanie kiedyś zapłacą za ten sprzęt, czy była to forma jakiejś wymiany handlowej, czy to jest taka sytuacja, o której nie pamiętam, który z historyków napisał, my wam dajemy sprzęt, a wy nam dajecie mięso armatnie, miliony waszych żołnierzy. I czy to jest słuszne postawienie? Zważę, jak ktoś im tak powiedział. Nie, no im oczywiście nie powiedział, ale czytałem kiedyś takie opracowanie, z którego wynikało, że właśnie to Rosja miała żołnierzy, a myśmy mieli sprzęt. Trochę jest w tym prawdy. Zwłaszcza na pewno Churchill tak myślał. On potrzebował bardzo tego rosyjskiego mięsa armatniego, żeby uratować Albion. W związku z czym można powiedzieć, że on cynicznie powiedział, że on się ucieszył, że
że Hitler zaatakował Rosję Sowiecką, bo to odciągało uwagę Rzeszy od wysp brytyjskich. W ogóle dzięki właśnie temu, dzięki tej olbrzymiej sile ruskiej, którą dysponował Związek Sowiecki, dało się jakoś Rzeszę zamordyzować, jakoś sprawić, żeby ten impet Wehrmachtu osłabić. To właśnie udało się dzięki temu, właśnie jak to było powiedziane, mięso armatniemu. Aliantów nie było stać na aż takie straty ludzkie. Nie mogli po prostu Amerykanie wylądować wcześniej w Europie, nie było takich opcji. No to my patrzymy. Znaczy po pierwsze trudno było przekonać w ogóle społeczeństwo amerykańskie, żeby się zaangażowało w wojnę. Tam była bardzo żywa, do dzisiaj właściwie funkcjonująca, wzrożona natężenie w różnych środowiskach doktryna Monroe'ego. Doktryna swoistej izolacji, w której naród amerykański miał żyć oddzielony od spraw reszty świata. No to jest doktryna bazująca w ogóle na całym podejściu Amerykanów do świata, że tego wcześniejszego, że to jest pierwszy kraj demokracji, on odcina się od innych państw monarchistycznych. No mówimy o jeszcze XVIII, o XIX wieku, wtedy to się rodziło. Natomiast trzeba by najpierw przekonać Amerykanów do tego, żeby wyszli z tej izolacji. To się udało podczas I wojny światowej, to było specyficzne, ale się udało. Teraz potrzebny był też właśnie silny bodziec, żeby to zrobić. No, tym bodźcem był nalot na Pearl Harbor. Wtedy dopiero Amerykanie, no można powiedzieć, że się rozjuszyli. Oni wtedy zapragnęli przystąpić do tej wojny, zrobić porządek po prostu. To bardzo zagrało na ich emocjach. Oni byli wściekli i chcieli odpłat. Wcześniej byłoby to trudne. Można było przekonać i to zrobiono. Do właśnie wsparcia sprzętowego, do wsparcia materiałowego. Ameryka stała się, tak jak było w umowie Lend-Lease napisane, Ameryka miała się stać arsenałem demokracji. No i takim się stała. Konwojami do Wielkiej Brytanii szły setki ton zaopatrzenia, żywności, ropy, praktycznie wszystkiego. I to była forma, na którą społeczeństwo amerykańskie mogło się zgodzić. Żeby zaangażować już bezpośrednio militarnie, potrzebna była zgoda, no jak to w społeczeństwie demokratycznym generalnie jest potrzebna. Dlatego dopiero po Pearl Harbor można było zacząć wysyłać już bezpośrednio oddziały na Wyspy Brytyjskie celem dokonania inwazji. Czy samą inwazję można było przyspieszyć? Nie bardzo. Brytyjczycy próbowali. Brytyjczycy razem z Kanadyjczykami próbowali, podjęli operację lądowanie pod Deep. No to się zakończyło klęską. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Słuchaczom przypominam, że trwa program Koło Historii, a dzisiaj jest z nami pan Przemysław Mrówka z portalu histmag.org i za chwilę po skrócie informacji Radio Tok FM powracamy do rozmowy. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 8.40, Agnieszka Lipińska. Krwawe starcia w Mariupolu na wschodzie Ukrainy podczas operacji antyterrorystycznej. Lokalne władze mówią o 7 zabitych i blisko 40 rannych. Stany Zjednoczone krytykują wczorajszą wizytę Władimira Putina na Krymie. Biały Dom określił ją jako prowokacyjną. Francja wszczęła dochodzenie w związku z zaginięciem 8 marca malezyjskiego samolotu. Dotyczy nieumyślnego zabójstwa. Więcej informacji o 9. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Putin kręci. Już sami Moskwiczani już zorientowali się, że coś tu nie skorzystają, bo wszyscy tracą. Zdziadzieją, zbiednieją. Nie ma pieniędzy, po prostu wszystko kosztuje. Taka agresja na Ukrainę to po pierwsze, ale świat się odcina od dzikich, od tych, którzy są agresywni, którzy mało oleju w głowie mają. No tak. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz Państwu.
Wczoraj na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się defilada wojskowa z okazji 69. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Odbierają prezydent... No, ciekawe, tak. Nad Niemcem. No i pytanie, to czy Rosjanie nie mają problemu, w ogóle nie, patrzenie na przeszłość jest tak sprytne, że nie mają problemu z tym, że ci sami Rosjanie tak na dobrą sprawę byli sojusznikami hitlerowskich Niemiec przez dłuższy czas, współpracowali i militarnie, i gospodarczo, a 17 września 1939 roku wręcz, można powiedzieć, że strategicznie, militarnie współuczestniczyli w... Z tego roku, wiadomości, z tego roku, 2015. I o tym nie mówić. To państwo zobaczą, 21 wiek, szatan diabeł, bogiem tego świata, szatan diabeł, satana, bogiem tego złego systemu, rzecz. Nie zrobiliśmy. Staramy się bazować na faktycznie, na tym, co się faktycznie działo. Nie, Rosjanie nie mają z tym najmniejszego problemu. Oni dosyć, można powiedzieć, wybiórczo patrzą na swoje dzieje. To zresztą jest bardzo przydatna umiejętność, trzeba przyznać. Oni biorą ze swojej historii to, co jest im potrzebne, to, co ich podbudowuje, to, co pozwala przedstawić Rosję w jak najkorzystniejszym świetle, a resztę albo pomijają, albo zapominają, albo tuszują, albo ignorują. Tak, oni są bardzo dumni z tego, że odnieśli zwycięstwo nad Hitlerem. To, że wcześniej z nim współpracowali, no tak, niektórzy o tym wiedzą, też większość o tym wie, tylko po prostu nie bardzo przykłada specjalną uwagę do tego faktu. A jeżeli już, to gotowi są zawsze na zgrabnie to tłumaczyć tym, że oni to robili w dobrej wierze, a potem Hitler ich bardzo brzydko zdradził i to było... I oni generalnie są niewinni, natomiast właśnie Hitler bardzo zły zdradził ich dobre zamiary, dobrą wolę i zaufanie. Czyli dobrze być historykiem w Rosji, bo taki historyk w Rosji musi kiedyś usłyszeć tak, no niby wojna się w 1939 zaczęła, ale zróbcie tak, żeby niby zaczęła się później. Tak późno, żeby ten początek wojny stawiał nasz kraj w sytuacji tego sprawiedliwego obrońcy demokracji. Tak, to znaczy dla nich wojna nie zaczyna się w 1939, dla Rosjan zaczyna się w 1941-22 czerwca. Wcześniej to tak nie bardzo o tym mówią. Zresztą to czasem przyjmują też historycy zachodni, co jest bardzo smutne, ale bardzo często zdarza im się przejąć to patrzenie. Jakiś czas temu czytałem właśnie taką książkę nowo powstałą na temat II wojny światowej. Wojna Iwana się nazywała. No i tam było dosyć szokujące, jak ją czytałem i okazało się, że według tej autorki, to znaczy no może nie tyle według, bo ona była świadoma, że wcześniej coś się działo, ale to, co się działo przed 1941, co Armia Sowiecka była jak najbardziej, zaraz Armia Czerwona była jak najbardziej zaangażowana, czyli kraj nadbałtyckie, czyli Polska, no to na Polskę był poświęcony dosłownie jeden akapit, a o krajach bałtyckich chyba nawet nie wspomniano, trochę było o Finlandii. Ale to wszystko. Dla nich... I właśnie dla tej pani historyk, jak i dla Rosjan, to, co się działo przed 1941, no to nie była wojna, no bo to by właśnie ich stawiało w tym złym świetle, jako zaborcy. Nie mogą się na to zgodzić, w związku z czym to ignorują. Takie, wiecie państwo, płaczkowate, to nie, płaczkowate, takie wrzaskliwe, takie, Pan Bóg nie jest domagający się, jazgoczący, żebrzący. Pan Bóg nie popiera w ogóle tutaj tej żebracznicy wielkiej Warszawy. Dlatego nawet ludzie nie chcą tu mieszkać, ale ci handlarze, ci, którzy muszą, handlują i te dzikie kryśki, no to przecież Warszawa to jest rajem dla wariatów, dla rechodupstwa, dla krzyku, dla cygano, żydo-dziadogadów. No niestety tutaj, jak pojedziesz na Pragę Północ, nawet nie musisz pod Pałacem Kultury, ciebie 10 razy zaczepią, będą żebrać, napadną, pobiją, zabiją, także wiesz. Żeby pokazać siebie w lepszym świetle. W lepszym. To nigdy nadaje, proszę państwa, nasze radio, to FM, Euro, Koncilka, Barbie, Baby, Landstrumetra. Krótko.
raczej nie bardzo, nie odbiło się to zbyt szerokim echem. Znaczy to jest... Jest tak zwany moheryzm, jest ciemnota średniowieczna, bo ten populizm ich polega też na tym, że co jedno powie głupiego, w co samo nie wierzy, to drugie powtarza, ale wierzy. No bo wiecie Państwo, pierwsza nie wierzyła, ale druga wierzy, no bo pierwsza powiedziała, potem druga, trzecia powtarza, czwarta moherka i to się tak powiela, to znaczy, że jak samo to, że powiedziała, a to jest ciemnota, a to jest przesąd, a to jest zabobon, a to jest średniowiecze, no to się dlatego w to wierzy, rozumiecie Państwo? I nikt się nie zastanawia, czy ta trójca to prawdziwa, czy tam ktoś w tym kotle w piekle to ludziom oczy wydłupuje, ręce obcina, pali na patelni w smalcu, w oleju gorącym, teraz o oleju też tak dużo mowy. Nikt się na tym nie zastanawia, czy to jest logiczne, czy to mądre, tylko się w to wierzy po prostu. No, ale jak to przeliczyć, wiecie Państwo, na milionowe części sekundy dokładności europejskiej komputerowej, no to się nie przelicza, nie przelicza. Kiedyś radio działało w antenę, fale elektromagnetyczne, a teraz to działa komputerowo. Inaczej, cyfrowo. Także widzicie Państwo, prawda? To samo, te same różańce mają, ale już tylko te piosenki od 30-40 lat te same i takie te piosenki są rzewne, płaczliwe, no i może Żydówka płakać, może i katoliczka płakać, a przecież dlatego jest ta mieszanka piorunująca. Z Brukseli w sprawie uzgodnień dotyczących uchodźców i nadal w tej sprawie chce rozmawiać z szefową MSW. Jan Burek tłumaczy się z prokuratorskich podejrzeń przed Sejmową Komisją Regulaminową. Minister transportu Niemiec zapowiada wyrywkowe testy dotyczące emisji spalin w samochodach różnych marek. Prezydent Andrzej Duda ponowił zaproszenie dla minister Teresy Piotrowskiej, licząc na bezpośrednią relację ze spotkania unijnych szefów MSW, podczas którego Polska zgodziła się przyjąć dodatkowe 5 tysięcy uchodźców obok 2200 wojennych uciekinierów, którym zaoferowała się udzielić schronienia już wcześniej. Pierwsze zaproszenie na rozmowę przesłano do MSW już wczoraj, ale wtedy rzecznik rządu wyjaśnił, że negocjacje w Brukseli trwają, chodziło o szczyt przywódców wspólnoty i że ostateczne ustalenia po tym szczycie przekaże prezydentowi premier Ewa Kopacz wraz ze swoimi ministrami. Podczas rady gabinetowej. Kancelaria Andrzeja Dudy twierdzi jednak, że nie ma potrzeby jej zwoływania, a on sam ponowił zaproszenie na rozmowę, ale tylko dla Piotrowskiej. Jan Bury nie był zbyt rozmowny przed posiedzeniem Sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która zajmuje się wnioskiem o pozbawienie go immunitetu. Wnioskiem katowickiej prokuratury apelacyjnej, która zarzuca posłowi PSL-u podżeganie do przestępstwa i nadużywanie władzy przy obsadzaniu stanowisk w delegaturach NIK-u. Wniosku, dopiero będziemy wiedzieć po komisji, drodzy Państwo. Ale nastawienie jakieś jest. No, to odniosę się na komisji do tego wniosku. Wraz ze sprawą Burego komisja rozpatruje wniosek o pozbawienie immunitetu także prezesa NIK-u Krzysztofa Kwiatkowskiego. Słuchasz informacji TOK FM. Afera dotycząca manipulowania testami na emisję spalin dotyczy też, jak donosi El País, ponad 500 000 Seatów. Producent tych aut w Hiszpanii, należący do koncernu Volkswagena, wyposażył je w dieslowskie silniki z takim samym chipem, który podczas testów pozwala fałszować dane dotyczące zanieczyszczania powietrza. Informacje o montowaniu chipów w Seatach potwierdził przedstawiciel tej marki, ale nie podał, o jaką liczbę tych aut chodzi. O tym, że Volkswagen manipulował przy pomiarach emisji spalin także w Europie, mówi również niemiecki minister transportu Alexander Dobrindt, powołując się na ustalenia powołanej przez siebie komisji śledczej. O jaką liczbę aut chodzi, nie podaje, ale zapewnia, że nad wyjaśnieniem tej kwestii ściśle współpracuje z koncernem i zapowiedział wyrywkowe testy dotyczące emisji zanieczyszczeń także w samochodach. Pierwsi cudzoziemcy mają się pojawić w kraju już w przyszłym roku. Nawet 40% polskich rodzin żyje poniżej minimum socjalnego. Sprawę opisuje jeden z dzienników. Instytut Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że z powodu biedy wielu Polaków nie może uczestniczyć w życiu kulturalnym ani społecznym. Niektórych nie stać nawet na dojazd do pracy. Najgorzej jest na wsiach i w małych miejscowościach, gdzie jest mniejsza pomoc socjalna od władz i brakuje ośrodków kulturalnych, takich jak muzea oraz kina. Profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomistka, wskazuje, że coraz bardziej widoczna jest pogłębiająca się polaryzacja majątkowa Polaków.
byłoby dobrze, gdyby rządząca koalicja zamiast przytaczać jakieś dane z okresu rządu SLD, sięgnęła chociażby do danych realnego socjalizmu. To by się wtedy okazało, że mamy pogłębiający się długofalowy proces koncentracji zamożności na jednym biegunie i ubóstwa na drugim. Ci najbogatsi konsumują 4 razy więcej niż konsumowali dawniej. Natomiast ci, którzy są najbiedniejsi, ich udział w spadku pomocy czy stanie dotąd ma jeszcze mniej niż miała. Socjalny to wskaźnik pokazujący, ile musi wynosić dochód na osobę w rodzinie, by mogła ona uczestniczyć w życiu społecznym. Według wyliczeń Instytutu Pracy i Polityki Społecznej minimum to dla trzyosobowej rodziny z małym dzieckiem dochód w wysokości 2600 zł. Kwota ta rośnie proporcjonalnie do liczby posiadanych dzieci. Obrońcy z urzędu mogą stanowić poważne obciążenie dla polskiego budżetu, alarmuje jeden z dzienników. Zgodnie z obowiązującą od lipca nowelą kodeksu postępowania karnego, limit wydatków budżetowych na bezpłatną pomoc prawną wynosi jedynie 200 milionów złotych. Według kalkulacji kosztów założono, że z oferty skorzystają oskarżeni w około 65% spraw. Szacunki te mogą okazać się jednak zbyt zachowawcze, gdyż chętnych na bezpłatną pomoc prawną z urzędu przybywa. Poseł Andrzej Romanek, prawnik, zwraca uwagę na fakt, że Platforma Obywatelska, przygotowując projekt, nie miała żadnego rozeznania w sprawie. Jeżeli oskarżony może z tego skorzystać, a co jest dla niego kluczowe? Oczywiście profesjonalny obrońca, w tym przypadku adwokat, ktoś z takiej obrony po prostu z tą pewnością skorzysta i przyjmowanie założeń, że skorzysta z tego tylko 65%, jest absolutnie nieuzasadnione. Dzisiaj to pokazuje, że wszyscy oskarżeni są bezpłatnej pomocy prawnej z urzędu i trzeba by było założyć właśnie, że ilość spraw średnio wchodzących w skraju do sądów to będzie ta ilość, które koszty bezpłatnej pomocy prawnej z urzędu będzie musiał ponieść skarbnictwo. Dzisiaj tej bezpłatnej pomocy prawnej będziemy musieli wszyscy dołożyć, dlatego że musimy mieć pełną świadomość, że kwota 200 milionów absolutnie nie wystarczy, bo to dzisiaj pokazują te statystyki. Osób korzystających z usług prawnych z urzędu nie odstrasza fakt, że w przypadku przegranej będą musieli ponieść koszty procesowe. Egzekucja wobec nich jest bowiem często nieskuteczna. Przed lipcową zmianą przepisów budżet państwa wydał na pomoc prawną z urzędu około 100 milionów złotych. 4 polskich marynarzy zginęło, a 3 jest rannych w wyniku pożaru, do jakiego doszło na holowniku Zeus w jednym ze szwedzkich portów. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zaproszenia ognia. Wstępne oględziny wskazują, że pożar wybuchł pod pokładem. Szwedzka policja wszczęła w tej sprawie śledztwo. O zdarzeniu zostało także poinformowane polskie MSZ. Trwa podróż Ojca Świętego Franciszka do Stanów Zjednoczonych. Dziś papież wygłosi przemówienie w amerykańskim kongresie. Jego świątobliwość odwiedzi także ośrodek charytatywny i spotka się z bezdomnymi. Wczoraj papież kanonizował 18-wiecznego zakonnika i misjonarza w uroczystej Eucharystii przed Bazyliką Narodowego Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Uczestniczyło ponad 25 tysięcy wiernych. W homilii Ojciec Święty powiedział, że święty lud Boży nie boi się zagubienia swojej drogi, lecz zamknięcia w sobie. Przywiązany do własnego bezpieczeństwa. Wie, że zamknięcie w sobie w wielu licznych formach, jakie przybiera, jest przyczyną tak wielkiej apatii. Więc wyjdźmy. Idźmy zaproponować każdemu życie Jezusa Chrystusa, lud Boży. Może objąć wszystkich, bo jesteśmy uczniami tego, który ukląkł przed swymi uczniami, aby pomóc im. Jutro Ojciec Święty złoży wizytę w nowojorskiej siedzibie ONZ na forum zgromadzenia ogólnego. Natomiast w sobotę weźmie on udział w 18. Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii. Poszczególne punkty papieskiej wizyty transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwa. Jaska Jaskawiańska, prezydenta Jaskawiańska, jak był gościem na tej
Na wschodzie, południu oraz w centrum Polski zachmurzenie duże, miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na wybrzeżu i w dolinach sudeckich, 20 na zachodzie Polski do 23-26 na wschodzie. Wiatr słaby, przeważnie północny, tylko na zachodzie kraju zachodni. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale ciśnienie będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych wraz z naszymi gośćmi, księdzem profesorem Janem Przybyłowskim i księdzem doktorem Zenonem Hanasem, podejmiemy temat pieniądz w Kościele i demokracji. Zapraszamy serdecznie najpierw do Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15 i ponownie do Radia Maryja na 21.30. Szefa można traktować jako bombę. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kapłan Bożego Miłosierdzia. Do domu ojca odszedł ksiądz Feliks Folejewski, apostoł Bożego Miłosierdzia, przyjaciel i duszpasterz rodzin, ludzi pracy, święty kapłan. Jezu, ufam Tobie. A jaki to jest ten dom, to był apostołem Warszawy. Nikt tego nie widział. W naszym dzienniku. Wyłom w grupie. Dlaczego rząd w sprawie imigrantów działa na szkodę Polski? Wołanie z Mariupola. Czy Polacy z Mariupola mają szansę przyjazdu do Polski? Rozporządzenie w prokuraturze. Solidarność składa do prokuratora generalnego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ministra zdrowia Mariana Zembalę. Szczegóły w naszym dzienniku. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Zapłać Państwu, wszystkim przyjaciołom, za wiele dobra, za włączanie się w organizowanie tego dobra. Wiemy, że zło jest brakiem dobra. Radio Maryja, dzieła przy nim powstały i wszystko dobro, które jest owocem tej posługi. Tylko włączanie się Państwa w te dzieła, to dzięki Panu Bogu i Wam. Dziękujemy za to. A teraz dziękujemy za włączenie się w akcję 1% z podatku na kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu kultury i tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, a także rozwoju świadomości obywatelskiej i patriotycznej wśród dzieci i młodzieży. Obecnie pragniemy realizować to, co zapowiedzieliśmy. Pragniemy możliwie szeroko, może na całą Polskę, realizować nasze pragnienia. Prosimy o współpracę i propozycję księży, wychowawców, nauczycieli, wszystkich, którzy myślą i potrafią kochać młodzież, myślą o przyszłości ojczyzny. Prosimy o propozycje. Mogą to być także m.in. konkursy, koncerty. Pomyślmy co, ale równocześnie co jest realne do zrobienia. Nie stąpajmy po chmurach. Chodźmy po ziemi. Propozycje te prosimy o składanie możliwie szybko w formie bardzo krótkiej e-mailowo na adres nasza przyszłość myślnik młodzież małpa radiomaria.pl. Nasza przyszłość myślnik młodzież et czasem małpa radiomaria.pl. Bóg zapłać za współpracę, za czynienie dobra. Bóg zapłać za waszą modlitwę i życie. Radia Polska. Radia Polska. Mamy 13 minut po godzinie 13. Radio Maryja, zapraszamy na audycję aktualności dnia. Niech to za...
Radia Koncita. Takie, wiecie państwa, takie wrzaski, nie? Cygańskie. To też nie są dobre, bo właściwie to one przynoszą odwrotny skutek. Po co to wrzaskę robić? Po co to krzyk? Odwrotny skutek to przynosi. Odwrotny skutek przynosi. Wycenę ma. Odwrotny skutek, taki wrzask przynosi. Także gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro Koncita Extra. I proszę kochani być z nami. One mogą, one są za, ale mogą, wiesz. W zasadzie już zaczynało to zatrącać, tak być może w sądzie by się nie obroniły. I sądzę, że to jest taki, ta rozbieżność może dawać w pewnym sensie tej stronie oskarżanej takie łatwe wyjście. To znaczy można powiedzieć, że to są wszystko wymysły, bo w sądzie się pomieszczą. Prosimy o nakreślenie nam jeszcze tej sprawy, bo tutaj niby taka zainteresowanie ogromne, a z drugiej strony robi się wszystko, żeby jednak osłabić moc lasów państwowych jako dobra państwowego, jako społecznego dobra. Tak, rzeczywiście te dwie sprawy, teoretycznie bardzo odległe od siebie, a mianowicie i uchodźcy, i polska ziemia, i polskie lasy w pewnym sensie łączą się, a to z tego powodu, że o ile byśmy chcieli przyjąć imigrantów, to jednak potrzebne do tego jest miejsce dla tych imigrantów. I teraz cała sprawa polega na tym, że my mamy ogromne zobowiązania w stosunku do naszej ludności, do Polaków, którzy nie z własnej woli, ale ze względów historycznych, czy też zdrady historycznej, pozostali na swoich ziemiach poza obecnie terenem Polski. Jak również część tych ludzi została daleko wywieziona poza granice naszego kraju i tam spędza już kilkadziesiąt lat. Marzeniem ich, tych ludzi, jest to, aby wrócić do Polski. I proszę sobie wyobrazić, że przez 8 lat Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie zrobiło nic w tym zakresie, aby zadbać o naszych rdzennych Polaków, którzy zostali mocno pokrzywdzeni i oni nie mogą się dostać do Polski. Natomiast rząd w sposób, ja bym powiedział, zupełnie beztroski godzi się na to, aby przyjmować imigrantów, zupełnie, którzy są niezwiązani kulturowo z Polską, i tych imigrantów wprowadzać tutaj do Polski, mimo że jest to dosyć, powiedzmy, sprawa, ja bym powiedział, bardzo delikatnie mówiąc, niejasna. I tutaj wczoraj, przedwczoraj doszło do ogromnego skandalu, muszę powiedzieć, i mogę się z tym podzielić na forum Unii Europejskiej, dlatego że tego rodzaju sprawy były rozpatrywane jak zwykle na szczeblu najpierw Rady Ministrów i tutaj na szczeblu Rady Ministrów. Ja uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Ministrów Unii Europejskiej. Tam wszelkie decyzje zapadają raczej na bazie konsensusu, szczególnie w tych ważnych sprawach. Natomiast tutaj doszło do głosowania. Jest to incydent graniczący ze skandalem, gdzie siłą, na skutek interwencji, ja bym powiedział, niemieckiej, doszło do tego, że państwa Grupy Wyszehradzkiej, czyli państwo Nowej Unii Europejskiej, zostały jak
I tutaj jest następny skandal, o czym tutaj chcę ojcu i szanownym radiosłuchaczom powiedzieć, a mianowicie skandal polega na tym, że Polska najpierw, jak donoszą media, jak mówi pan prezydent Czech Zeman, miała głosować razem z grupą wyszehradzką, a później się wycofała. Pan prezydent Zeman powiedział, że bardzo delikatnie, że przyzwoity człowiek nie łamie porozumień, a więc zostało złamane porozumienie. Polska jakby się wycofała z grupy wyszehradzkiej, a grupa wyszehradzka głosowała przeciw, a jedno z państw, a mianowicie Słowacja, powiedział, że nie będzie respektowała tych porozumień. Chcę również powiedzieć, agresja typowy Macher. I teraz już jak będzie 11 listopada. No tak, a jest Polska, to lepiej przykra prawda, a prawda niż tak kłamać. Udawać księżniczkę na Anitę Kumi, wezwać policję, a ta żebraczka będzie udawała księżniczkę. To po co to? Łamiąc również porozumienia Grupy Wyszehradzkiej, rząd godzi się na dyktat niemiecki, dyktat państw starej piętnastki. No, oczywiście nie wszystkie, bo tak jak powiedziałem, Finlandia się z tego wyłamała. Więc to świadczy, że Polska nie prowadzi żadnej swojej własnej polityki w imię dobrego swojego państwa, w imię własnych obywateli, a prowadzi politykę, która jest narzucana, a Polska jest tylko i wyłącznie wykonawcą pewnych poleceń. To jest, bym powiedział, bardzo niebezpieczne, równocześnie bardzo smutne. I teraz proszę ojca, gdybyśmy doszli do polskiej ziemi. Polska ziemia, i polskie lasy, bo polskie lasy mają w sumie 7,5 miliona hektarów ziemi w rękach Skarbu Państwa. No to jest ogromne terytorium. To jest ogromne terytorium, które zgodnie z traktatem akcesyjnym, o czym wielokrotnie już mówili, od 1 maja 2016 roku, o ile będzie niewydolny finansowo, a tymi lasami zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, o ile to Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nie będzie wydolny finansowo, to znaczy, że nie będzie mogło prowadzić gospodarki na tym terenie, a w związku z tym ten teren będzie zupełnie bezbronny w przypadku, gdyby ktokolwiek chciał go kupić. Myślę, że kupić takich kupców jest dosyć sporo. Ziemia jest niezwykle atrakcyjna w tej chwili w układach państw wysoko rozwiniętych. Polska ziemia jest stosunkowo tania, jest atrakcyjna i w związku z tym polska ziemia stanie się łupem. I tu z jednej strony państwo nie dba o własnych obywateli, z drugiej strony zgodzi się na to, aby polska ziemia była bezbronna, a z trzeciej strony doprowadza do tego, że zupełnie beztrosko pozwala się na to, aby stara piętnastka, patrz głównie Niemcy, decydowała o tym, ilu imigrantów jednak wyznania z krajów islamskich będzie w Polsce musiało być przyjętych i za to będziemy również płacili. Chcę tu powiedzieć, że słowa, które wypowiedział Jarosław Kaczyński w Sejmie, chyba wyraźnie mówią, że nie jest to dobra droga, gdyż najlepszą drogą jest to, aby tych imigrantom pomóc w ich miejscu zamieszkania, po to, żeby stworzyć im tam warunki i tylko do tego służą odpowiednie instytucje, jak również odpowiednie środki, między innymi środki pieniężne. To w ten sposób powinno się załatwiać. Załatwiajmy te sprawy tam, gdzie one powstały, gdzie są źródła i likwidujmy źródła tych problemów, a nie przyjmujmy zupełnie nierozsądnie ludzi do swojego kraju, gdzie skutki są całkowicie niewiadome. Proszę ojca, teraz jeszcze powracając do tych naszych lasów. Niska kultura, tak zwana. Spod Teatru Wielkiego, niska kultura. Spod Teatru. Koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego podstępnie postanowiła zdestabilizować właśnie polskie lasy państwowe, nakładając na nie w roku 2014 w styczniu haracz, czyli zabrano im pieniądze, skumulowane pieniądze na funkcjonowanie. Niska kultura spod działalność gospodarczą Teatru Wielkiego. To ten skandal, który okazał się niska kultura społeczeństwo się zorientowało, zaczęło zbierać podpisy.
Spod teatru wielkiego. Trębacka 4, Trębacka 4. Niska kultura spod teatru wielkiego. Zajezdy miasta 75, pętla 128. Niska kultura. Dobrze, że ją wydalili, bo... Tylko i wyłącznie z tego powodu, że społeczeństwo się zorientowało. W związku z tym pewne ruchy pozorne, ale równocześnie jakby pogłębiające dalej ten kierunek działania, a mianowicie destabilizacji polskich lasów państwowych w kierunku sprzedaży terenów leśnych. I postanowiły sobie stworzyć w taką furtkę i napisać w konstytucji, to było dyskutowane w zeszłym roku, że lasy skarbu państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie. A więc chcieli się z jednej strony uwierzytelnić, albo inaczej jakby zaakceptować to, co się stało z zabraniem pieniędzy polskim lasom państwowym poprzez ustawę o lasach, a później powiedzieć i w konstytucji zapisać, że to jest dobre działanie i ustawą można tego rodzaju sprawy robić, czyli jakby antydatować troszeczkę prawo. No to się nie udało. Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie powiedziało w Sejmie, czym to grozi. Nie udało się zmienić konstytucji w tym zakresie. A Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe dalej brnie w tym kierunku, żeby dalej zamazywać tą skandaliczną decyzję destabilizacji polskich lasów państwowych. I ostatnio ukazała się w błyskawicznym tempie stworzona ustawa, projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach. Pani premier mówiła, że to będzie projekt rządowy. Okazało się, że to jest projekt poselski. I w tym projekcie poselskim czytamy w gruncie się to samo. A mianowicie czytamy to, co chciano zapisać w konstytucji. Że lasy stanowiące własność kultura, czyli kultura spod teatru wielkiego. Pętla 175. To jeszcze ten autobus nie miał tam pętli, ale teraz dla tej dzikiej kryśki to dali też tę pętlę 128, 175 tam pod teatrem wielkim. Z jakich względów? Ze względów takich, ze względów dobra publicznego. To samo chciano zapisać w konstytucji. Pod teatrem. Ze względów racjonalnie prowadzonej gospodarki leśnej, zrównoważonej gospodarki leśnej. I to ma być zawarte w ustawie. Nikt nie mówi w jakiej ustawie. Czyli chodzi o to, żeby ustawą o lasach stworzyć furtkę, żeby można mówić, co jest celem publicznym, co jest istotne z punktu widzenia racjonalnej gospodarki leśnej. Nie w ustawie o lasach, ale w innej ustawie, którą będzie przygotował inny minister. Czyli to, co żeśmy już mówili wielokrotnie, proces destrukcji prawa leśnego. Jest robienie dualizmu władzy. Z jednej strony jest minister środowiska, ale minister środowiska już nie będzie miał nic do powiedzenia, bo jest upoważniony inny minister przez... Także zawsze im o coś chodzi, bo tak... Co jest ważne z punktu widzenia... W cerkwi ani razu w życiu nie byli. Chodzili kiedyś na mszę, no to teraz plują na księdza katolickiego, kaszlą. Będą różańce oni klepać. Wolą piosenki puszczać, piosenki słuchać w zastępstwie różańców, czyli stare przeboje, tak się ciągnie. W kółko to samo, 30-40 lat, że nikt i tak nad tymi słowami się nie zastanawia, no ale jak to są gady i te jelenie i te krowiaste, o grubej skórze zwierzęta, no to oni nawet, słyszałam, że nie zastanawiają się nad treścią tych piosenek, bo tak człowiek delikatny ma tę skórę taką delikatną, posłucha, popatrzy, co oni tu puszczają, no to po prostu słowa są beznadziejne, beznadziejne. I to od razu Janek Witek też wyłączał. Płaczki żydowskie, płaczki katolickie, płaczki katolickie, płaczki żydowskie. Wyłączał Janek Witek. Powiedział nie, nie da rady tego słuchać. A więc znowu jest wystawienie na sprzedaż.
A więc jest pocztem i równocześnie cały czas działa się w tym kierunku, że Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe zostały złapane na ordynarnej próbie zabrania pieniędzy polskim lasom państwowym po to, żeby je zdestabilizować. Mówiono oczywiście, że na drogi to pójdzie. Drogi nie powstały. Fundusz celowy miał być w tym kierunku stworzony. Tego funduszu nie można rozliczyć. A więc pieniądze poszły. Główny cel był po to, żeby zdestabilizować. Ale ponieważ, tak jak powiedziałem, społeczeństwo się zorientowało, to teraz koalicja rządząca, mając jakieś zobowiązania, i myślę, że te zobowiązania chyba wynikają z tego, co powiedział kiedyś pan prezydent Komorowski, że polskie lasy trzeba będzie sprzedać, to są informacje z Wikileaksu, podobnie w sposób wyraził się pan premier Tusk, i te zobowiązania są. I w związku z tym działalność koalicji rządzącej idzie w ten sposób, że z jednej strony wypełnić te zobowiązania nieformalne, o których mówił ambasador aż w tajnej nocie do Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony, żeby zdjąć z siebie to odium, że się chce tutaj grabić polską ziemię. I w związku z tym robi się ruch pozorny, idący jednak w kierunku dalszej destabilizacji lasów państwowych, twierdząc, że są przeciwko prywatyzacji i chcą takiego zapisa, że polskie lasy nie tylko dobiegają przekształcenia własnościowym, że jakby mówili, że Wielka Rzesza, a więc jest to z tego rodzaju gra, na którą społeczeństwo się nie może zgodzić. Wczoraj doszło do debaty, do drugiego czytania w Sejmie i tam wspólnie z posłem Bąkiem, wspólnie z posłem Sądzelem, no, żeśmy obrażali te, no, jak powiedział, zamiary koalicji rządzącej, a w gruncie rzeczy kancelarii premiera, no bo chyba w ten sposób trzeba powiedzieć, skoro pani premier powiedziała, że ona przygotuje do ustawy, a później się znaleźli posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, tam jest tam między innymi były premier, pan Waldemar Pawlak, prawda, są też posłowie z Platformy Obywatelskiej, prawda, i oni przygotowali tą ustawę, no wiadomo, że ze względów tylko i wyłącznie, no jak powiedział, w jakiś sposób temu żonę ze strony kancelarii premiera. Czyli działają cały czas na szkodę państwa, po to, żeby te zdestabilizować lasy, a równocześnie, żeby zdjąć sobie to odium przed wyborami, bo to jest niezwykle nośna sprawa. Społeczeństwo jest bardzo mocno zainteresowane tym, aby jednak lasy pozostały naszym własnością każdego z nas. I oni to w ten sposób chcą zdestabilizować. I druga rzecz, którą również podkreślaliśmy w Sejmie, chciałem tu jeszcze raz podziękować panu posłowi Bąkowi i posłowi Sondelowi, którzy jasno mówili w tej sprawie. Druga sprawa to jest niewinna zmiana zapisu, a mianowicie w ustawie, która obowiązuje, jest napisane, że polskie lasy są dostępne dla ludności. To jest jasne stwierdzenie. Ludność jest polska, mamy konstytucję, prawda? I w związku z tym wiadomo, że to jest ludność polska i to jest sformułowanie konstytucyjne. Natomiast w projekcie ustawy znalazł się zapis, że polskie, że każdy ma prawo dostępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa na równych zasadach. I teraz pytanie, każdy kto? Każdy, to znaczy każdy człowiek. A równocześnie na równych zasadach. Co to są równe zasady? Może tą równą zasadą będzie to, że no jak ktoś zapłaci 100 zł, to wszyscy obywatele, począwszy od, powiedzmy, Chin, kończąc na Stanach Zjednoczonych, o ile zapłacą 100 zł, to będą mogli wejść do lasu, ale będzie to również dotyczyło Polaków, gdzie to są tego rodzaju wspólne zasady. No to jest zupełnie nie. Ale te dupki, ale te dupki, bo za darmo. No to zmienia ten dobry zapis, że polskie lasy państwowe są udostępnione dla ludności. Nie zaproszą tam do radia. Mówiąc, podsumowując, mówiąc krótko, ojcze, ten rząd z jednej strony prowadzi obłędną politykę szkodliwą dla państwa z punktu widzenia imigrantów. Zupełnie nie zwraca uwagi na Polaków, którzy proszą o to, piszą pisma, gdzie ostatnio z Ukrainy powiedzieli, za darmo będziemy tutaj siedzieli tylko i wyłącznie po to, żebyśmy byli bezpieczni, a będziemy pracowali tutaj i sprzątali ulicę. Rząd jest... Tylko przeszkadza. No. Taką anegdotę opowiem. Niedawno w sieci ukazał się...
A skąd ja mogę wiedzieć? A co, słyszałeś coś? Właśnie w Syrii. I w tymże liście on bardzo skarżył się na to, co było. To słuchaj. No dobrze, to tam raczej będzie w sobotę. Albo jutro. Słuchaj, ciołku, jak jutro pojutrze, to po co ci to się denerwować? Dowiesz się. Czy dzisiaj jest ten atak? O 18:00. Oto trzeba ładną koszulkę założyć. Dobrze, dobrze, dobrze. A tak. No ciao, Belgii. Za wszelką cenę, zamazując prawdę, stara się, no, jakby usprawiedliwić. To już powiedziałam tak. My to jesteśmy zupełnie daleko od tych spraw. W ogóle my tylko działamy dla dobra lasu, działamy dla dobra polskich obywateli i chcemy tylko tego zapisu, że lasy nie podlegają przekształceniu własności. Już powiedziałam temu Wojtkowi. Słuchaj, ciołku, słuchaj, kołku, że jeżeli... To po co się drażnić? Po co się denerwować? No. Także proszę Państwa, lepiej założyć taką białą